Jeżeli zasilasz Twoją energią, Twoją wiedzą, Twoją radością kielichy bez dna, to tracisz Twoją wartościową energię na coś, co nie ma sensu. Jakie negatywne emocje się pojawią, które blokują lub blokowały Twoją radość życia? Może frustracja? Bo pomagałaś innym, pomagałeś innym, angażowałaś się w coś, a nic nie wróciło do Ciebie z powrotem. Może zasilałeś Twoją energią życiową ludzi, tak zwane beczki bez dna. Stale próbowałeś dać im nadzieję, wiarę, siłę, wspierać ich, a oni tylko ssali tą energią życiową z Ciebie coraz bardziej i coraz bardziej i chcieli więcej i więcej i więcej. I po każdym takim spotkaniu, po każdym takim działaniu czułaś i czułeś, że Twoja radość życia maleje. Pojawiało się zwątpienie, strach, niepewność. Pojawiało się odczucie znudzenia, zniechęcenia. Zastanów się nad tym głęboko. Jaki jest poziom Twojej radości życia? I jaki był poziom Twojej radości życia w ostatnich dniach, miesiącach i latach? Teraz zejdziesz jeszcze głębiej do poprzednich inkarnacji. Jak wyglądała Twoja radość życia w poprzednim życiu, w poprzednich życiach? I tutaj, gdy wykonasz to ćwiczenie samodzielnie, daj sobie mnóstwo czasu i mnóstwo miłości. Bo to będą trudne obrazy, ciężkie obrazy. Ale będą one kluczem do zrozumienia i kluczem do zmiany i przemiany. I gdy tak przejdziesz przez te wszystkie trudne pytania, gdzie jest Twoja radość życia, jaki jest poziom Twojej radości życia, gdzie płynęła Twoja energia życiowa w ostatnich dniach, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, czy w poprzednich wcieleniach, co złego Ci się przydarzyło, że tej radości życia brakowało lub brakuje teraz, bo często w tym życiu wypijamy to piwo, którego żeśmy sobie nawarzyli w poprzednich. Ale w tym życiu masz szansę, by się od tego uwolnić, oczyścić raz na zawsze. I z Twoim przewodnikiem, z wielorybem, gdy będziesz wykonywać to ćwiczenie częściej, dłużej i jeszcze dłużej, to poznasz coraz więcej, zobaczysz jeszcze więcej i z mądrością wyższą zrozumiesz, że możesz to zmienić. Dokładnie teraz. Pierwsze etap podróży z wielorybem odpowiada Ci na pytania na temat radości życia, na temat wszystkich ran emocjonalnych, które są jeszcze w Tobie, na temat tego, gdzie płynie Twoja energia życiowa, czy czasem nie zasilasz takich beczek bez dna ludzi lub systemu, gdzie nic nie wraca do Ciebie z powrotem. I gdy to przepracujesz, idziesz dalej. Zadajesz Twojemu przewodnikowi pytanie, kim naprawdę jesteś. I teraz, dopiero teraz ta podróż będzie interesująca, bo dokładnie teraz zobaczysz Twoją duszę, która jest teraz w tym ciele, ale wcześniej była w innym, która może iść wszędzie, która może wrócić, która wie wszystko, która rozumie wszystko. I gdy zrozumiesz, że nie jesteś tą Agatą, tą Anią, tym Tomkiem, tym Grzegorzem, tylko jesteś Twoją duszą, to jest to najważniejszy klucz do zmiany i przemiany całego Twojego życia.
Bo od teraz, gdy poczujesz, kim naprawdę jesteś, możesz wpłynąć na wszystko, podjąć właściwe decyzje i wszystko zmienić, tak by było pełne radości życia. Kolejne pytanie, które możesz zadać Twojemu przewodnikowi, to jaką wiedzę masz w sobie? I ten proces na pewno trzeba będzie powtórzyć wiele razy, bo za każdym razem zobaczysz więcej, zrozumiesz więcej i odkryjesz więcej. Jakie talenty są we mnie? Jakie zdolności mam w sobie, które mogę wykorzystać w tym życiu, tutaj i teraz, w tym momencie? Skąd pochodzę? Może z jakiejś szczególnej gwiazdy? Może z jakiegoś szczególnego miejsca we wszechświecie? Na to pytanie również znajdziesz odpowiedź. Po co jestem tutaj na ziemi? Mój najdroższy przewodniku wielorybie, pokaż mi proszę, po co jestem tutaj i teraz na ziemi? Pamiętaj o kluczu, radość życia. Wszystko, co robisz i daje Ci radość życia, jest zgodne z Twoim powołaniem, więc odpowiada Ci na pytanie, po co jesteś tutaj na ziemi. Możesz zadać również inne pytania o jakąś szczególną sytuację. Proszę, pokaż mi prawdę. Proszę, pokaż mi, co wydarzyło się w tym miejscu. Proszę, pokaż mi, co zrobiłam w tym czy w tym życiu, czy co zrobiłem w tym poprzednim życiu, że ma to dzisiaj na mnie taki wpływ. Jak mogę się od tego uwolnić? Jak mogę to zmienić? Jak mogę to przemienić? Pamiętaj, radość życia. Poprzez radość życia możesz zmienić wszystko. Poprzez tą wysoką wibrację, która się wytwarza w momencie radości życia, Ty już zmieniasz całą karmę Twojego rodu, narodu, Twoją własną. Możesz zadać pytanie o drogi do ukrytych cywilizacji. Mój najdroższy przewodniku wielorybie, pokaż mi drogę do zatopionej Atlantydy i do wiedzy, którą skrywa. Pokaż mi drogę do Lemurii i do skarbów, które skrywa. Możesz zobaczyć bardzo dużo. Pamiętaj jednak, by zachować to w tajemnicy. Bo to, czego doświadczysz, jest kluczem do radości, życia i do wypełnienia Twojego powołania. I wszystkie te rzeczy, które zobaczysz, są tylko dla Ciebie. Możesz zagadkowo coś komuś opowiedzieć, ale nie opowiadaj w 100% wszystkich szczegółów. Najpierw zrób użytek z tej wiedzy dla Twojego życia. Jeżeli Twoje życie będzie pełne radości, to dopiero wtedy możesz zadbać o innych. Pamiętaj o tej karcie, która jest dzisiaj przesłaniem naszego 128 spotkania, ósemka kielichów. Jeżeli zasilasz Twoją energią, Twoją wiedzą, Twoją radością kielichy bez dna, to tracisz Twoją wartościową energię na coś, co nie ma sensu. Zasilaj Twoją wiedzą, energią, radością to, gdzie ta radość, ta energia powinna popłynąć, czyli gdzie coś wraca do Ciebie w zamian. Otwórz się na tych ludzi, którzy potrafią wykorzystać tą wiedzę i którzy dają Ci coś w zamian. Zamknij się i wyznacz granicę tym ludziom, którzy tylko pobierają coś z Ciebie, a nie chcą dać nic w zamian i nie potrafią tego wykorzystać. Nie rzucaj pereł pod kopyta świń, które lubią maczać się w bagienku i które zdeptają te perły i one utoną w błocie i w grzęzawiskach. Podaruj perły, które masz w sobie, do tych ludzi, do tych istot,
do tych miejsc, do tych zadań, gdzie czujesz, że one przyjmowane są z radością. I ktoś je pielęgnuje, ktoś się z nich cieszy i potrafi wykorzystać ich moc. I pamiętaj o radości życia. Wszystko to, co robisz, powinno dawać ci radość. Jeżeli nie czujesz radości, to wycofaj się i zatrzymaj. By nie było tak, jak na tej karcie, ósemka kielichów, że twoja ostatnia energia życiowa wylewa się do bagna i kiedyś jej zabraknie. Wykorzystaj twoją energię życiową, twoją radość życia do tego, by rozświetlić ten świat. Nie po to, by zasilać beczki bez dna lub przekazywać twoją energię i zasilać sieć mroku, te grzęzawiska. Zastanów się w każdym momencie, jeżeli coś robię, moja energia płynie za uwagą. Czy coś wraca do mnie? Czy daje mi to radość? Czy daje mi to spełnienie? Czy też robię to z obowiązku, bo tak trzeba, bo myślę, że to jest konieczne?